Cześć, jestem Janusz Głowacki, oglądacie TV Antena. Anka Mucha, oglądacie TV Antena. Nowy Jork, czyli Mucha nie siada. Ania Mucha oczywiście, a nie siada, bo jest strasznie zalatana. Od rana do nocy fruwa tu i tam po słynnym studio Lee Strasberga. Studiuje bowiem aktorstwo w tej samej szkole, w której uczyła się do niedawno Alicja Bachleta-Curuś. No, przyjemna szkoła. Zapytałem Anię, jak jej się studiuje, ale nie chciała o tym rozmawiać przed kamerami. I nie dlatego, że muchy ma w nosie. Albo boi się, by ktoś nieopatrznie nie podciął jej skrzydełek. Po prostu pragnie spokojnie się uczyć, a zbytni rozgłos nie zawsze pomaga. I rozumiemy to znakomicie. W konsulacie na spotkaniu z okazji przyjazdu piwnicy pod Baranami długo i namiętnie rozmawiała z Januszem Głowackim. Potem pozowała do zdjęć. To były dobre ujęcia. My mówiliśmy z Anią o czymś innym. Ale mówiliśmy, bym mógł spokojnie Państwu potem powiedzieć, nikt tego nie ma, tylko TV Antena. A oto film, który zatytułowaliśmy roboczo Mucha nie siada. Kurwa, polatałam już. Jak zwykle, kurwa. Nie wiem, taki skurwa zawsze, po prostu zawsze, no. Zawsze. Człowiek się chce połapać normalnie, kurwa, nie wiem, żeby coś tu fajnie było. Nie da się, po prostu, kurwa, zawsze coś. Ci, kurwa, też. Siedzą, patrzą, kurwa się podoba, to brawo, a jak przyjdzie do czego, kurwa, to żaden nie powiedział, nic, kurwa. I tak zawsze, no. Kto to puścił? Panie Komar, ja pana zabiję. Ja oczywiście bardzo Państwa przepraszam, ktoś z technicznej obsługi to pomylił. I oczywiście ten film był o Musę, ale ani, w ogóle nie o Ani. Ta mucha, ja sprawdzam listę aktorów, ta mucha występująca w wyświetlanym przed chwilką obrazie miała na imię Marianna. A zatem jeszcze raz, mucha w Nowym Jorku, wdzięczna mucha. Ja przede wszystkim jestem warszawianką, po drugie urodzoną w 80 roku, więc dla mnie piwnica pod Baranami to jest nieco abstrakcyjne pojęcie. I nigdy nie traktowałam tego miejsca w sposób być może zasługujący właśnie na kultowe i legendarne podejście. Natomiast dzisiejsze spotkanie dla mnie to jest przede wszystkim spotkanie z Januszem Głowackim, któremu jestem szalenie wdzięczna za karaluchy, ponieważ ja w tej chwili w Nowym Jorku siedzę i poluję na karaluchy. A po drugie, to jest także takie przypomnienie trochę słów Leopolda Kozłowskiego, fantastycznego skądinąd Krakusa, jeżeli już się trzymamy krakowskich klimatów, który mówi, że artysta to jest zupełnie inny gatunek człowieka, co z kolei daje nam fantastyczne żółte papiery.